Witam, witam wszystkich. Sesony Buzun. Dzisiaj nietypowo, bo dzisiaj jak widać, nie jest to gra War of Tanks, lecz Invertis Virtus. Gierka jako właściwie mało jest takich gier, które spotkałem, żeby właściwie żadnej, której głównym sterowaniem jest mowa. Oczywiście steruje się także strzałkami, myszką, ale to tylko i wyłącznie bieganie, chodzenie i obracanie się głową. No i oczywiście naciśnienie guzika odpowiedzialnego za słuchanie, które będzie odczytywało cały czas granie słucha, nie nasłuchuje wypowiadanych słów. No to by było trochę za bardzo obciążałoby moim zdaniem, także jest zrobione dobrze właśnie pod guzik. Teraz jak widać nie mogę naciskać chociaż. To jest pod lewym przyciskiem myszy. No i sobie biegnę do świątyni jakiejś. Niestety na razie nie wiadomo, projekt chyba utknął w punkcie zero. Nie wiadomo nic, nic o kontynuacji, w ogóle rozbudowania, to jest tylko demo. Więc tu nacisnąć E, aby odblokować, obejrzeć instrukcję, aktywować je. Jakoś tak. W każdym razie wiem co zrobić dokładnie. Gierka bardzo przyjemna. Chętnie bardzo zagrałbym w pełną wersję. Jeżeli jesteście, znacie jakąś grę taką używając, która by używała właśnie słów do jej kierowania. Zobaczcie więcej o co w tym chodzi akurat. O właśnie. I w ten sposób otworzyliśmy drzwi. Właśnie, służącą mową właściwie grać jak najwięcej, nie? To właściwie jedyna gra, którą spotkałem. O, tu jest właśnie jakaś tablica, którą trzeba nacisnąć E, aby nauczyć się zaklęcia pierwszego. I tam była podpowiedź, że nacisnąć lewy przycisk myszy, aby wyciągnąć rękę i wypowiedzieć zaklęcie. Więc tak to zrobię. Let there be light. No to widać było zaklęcie czaru. Ale to oczywiście jest omylne, możesz powiedzieć coś innego zupełnie. I też sobie coś załapię. Tak miałem kiedyś sporo razy. Ja się jako tako nauczyłem. Bardzo ładnie wygląda. Tak się ręka świecąca. O, tu byśmy się wpieprzyli w dziurę, gdyby nie ten czar. Więc biegnę dalej. Tutaj nic nie ma, ale mogę pójść, abyście zobaczyli. Pusto. Bardzo fajnie wygląda, a jeszcze można, zaraz pokażę wam. O, nazywa dziura. No, o, teraz piszę, aby nacisnąć myszy, aby dezaktywować zaklęcie. No to akurat trochę tak, mi się nie podoba, tak trochę płasko to wygląda, ale myślę, jakby ten to było dopracowane. Następne zaklęcie, tablica z zaklęciem. To jest promień światła. Już wypowiadam zaklęcie. Beam of Light. I tutaj trzeba sprowadzić ten kryształ, aby uderzył o któryś z tych i aktywował to. Ale to musi być przez to. Na przykład przez ten. O. To tyle. Tak samo dezaktywujemy prawym przyciskiem myszy. Ja będę bieg cały czas, bo to jest gierka króciutka bardzo. Ale nie chcę też, nie będę mieć jakiejś długiej czasu, nie chcę mi się ciąć. Tego, o, tu jest. Te zaklęcie jest moim zdaniem najfajniejsze, najbardziej efektowne na pewno w tym miejscu w szczególności. Uczymy się go. I teraz, słuchajcie. Follow my will. Czary, mary, hokus pokus. I mamy. Most tak się złożył. Kurde, żeby tak polscy robotnicy mieli z drogami, kurde. Podchodzi jeden, kurde wyciąga rękę, follow my will. I kurde dziur nie ma. I byłaby gitara. O, tu widzę, dobrze mi nagrywa, 30 klatek na sekundę, mam cały czas lepiej niż w ocie. O, trafiliśmy do takiej komnaty z czerwonym kryształem na środku, a tu takimi posążkami. Zadanie polega na tym, aby przesunąć posążki tak, i puścić promień światła, który poleciałby na ten kamień. Tutaj chyba, czy tutaj? Teraz nie pamiętam, gdzieś tutaj pokazał, bo się spadał. I otworzyły się te drzwi. Więc. Follow my will.
Dobrze. I teraz jeszcze ty. Follow my will. Tak. Z tego co było widać, zobaczcie może jeszcze na końcowych screenach z gry. To już właściwie jesteśmy już w połowie, nad większej połowie tej gry. Dobrze, Beam of Light. O właśnie, to tam wyżej niż tutaj. Teraz trzeba pędzić szybko. Follow my will. Żeby zdążyć przez tymi zamykającymi się drzwiami. No. Tutaj będzie za chwilę nowy czar. Jak to było? A. Kurde. Nie Beam of Light, tylko... A, zapomniałem jak na złość. Właśnie, pod J mamy... Księgę zaklęć, aby sobie przypomnieć. Możemy nas nacisnąć, aby wypowiedział nam lektor, jak to powinno brzmieć. Brzmieć? Let there be light. Lektor trochę pozostaje do życzenia, no ale jednak. Ale let there be light, no tak. To jest właśnie światło, zaklęcie światła. To jest zaklęcie promienia światła, świetlnego promienia. Beam of light. Beam of light. I tu jest kontroli? Nie wiem. Follow my will. Podążaj za moją wolą, ja tak to rozumiem. J tak samo wyłączamy. Wyłączamy. Let there be light. Włączę sobie światełko. I tu mamy następne czar. Tak akurat pamiętam, jak się mówiło. Dezaktywuję to. Teraz, co jest fajne? Mind over matter. Come to me. Come to me właśnie przybliżamy do siebie. Rzecz, którą złapiemy tym czarem. Mind over matter. Mind over matter. No widać, nie zawsze chcę załapać. Trochę też faktem niewyraźnie powiedziałem. Go away. Go away. Dobra, tam sobie leż. Aha, to nas zabić nie może. No to jest tylko demo, także jeszcze nie jest dopracowane, jak już mówiłem kilka razy. Chciałbym zobaczyć pełną wersję tej gry. Ale podobno gdzieś czytałem, że to jest scenę właśnie w martwym punkcie i nie jest pewne, czy to w ogóle ruszy, czy cokolwiek w tym stylu. Mind over matter. Oj, ten guzik. Mind of a matter. Go away. Go away. Go away. Wystarczy. Mind of a matter. Nie ten, bo mam tylko tutaj. To trzeba iść do góry. Mind of a matter. Leż tu. O. Tu jest następna tablica, a podejdę, pokażę wam. Tak, widać. Ja zostanę tutaj, mam bliżej. Follow my will. Let there be light. No i tu już właśnie jest koniec naszej gry. Tu spadamy w dziurę. I to jest koniec dema. Gierka króciutka, ale moim zdaniem bardzo fajna. Bardzo możliwe, że jak twórcy mieli zamiar zrobić też właśnie jakieś elementy walki, jak będzie pokazane w niektórych screenach, właśnie Invertus Virtus, ciąg dalszy nastąpi. Tutaj też za chwilę powinny być jakieś pokazane, walka z jakimiś kościotypami, na przykład widać to bardzo dobrze na pierwszym screenie, jak się włącza gierkę, screenie. Obrazie koncepcyjnym. Tak się trochę nazywa. Tutaj jakby jak to jest przeciwnik, co mieli właśnie być. Byłoby fajnie, gdyby po polsku na przykład krzyknąć. Kula ognista. Puh, leci. Albo bariera. Jak na przykład tutaj na tym obrazku, żeby się ochronić przed tą kulą. Coś z tym stylu na przykład. Albo tutaj zamiast mówić follow my will, podążaj za moją wolą. Coś w tym stylu. Czyli tam inne, ale po polsku też nie byłoby źle, ale nie obraciłbym się w ogóle, gdyby skończyli tą gierkę całkowicie.
Jak znacie jakieś takie, to prosiłbym o podanie nazwy, nawet może linku do pobrania, jeżeli darmowe, a jak nie, to tylko nazwy samej. Na razie jeszcze trochę pokomentuję, a to skoro się powtarzają, mam wrażenie teraz, to już było, to też, no to będzie tyle. Dziękuję za obejrzenie, na razie.